Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W nowym odcinku zagrajmy Wiedźmina. Idziemy do Vincenta zapytać, co się dzieje na cmentarzu, ponieważ mają problemy, gdyż trupy grzecznie leżą w grobach nie chcą, jak to usłyszeliśmy od grabarza. Pięknie jest to miasto zrobione, naprawdę fajnie te uliczki klimatycznie. Takie faktycznie średniowieczne, brudne, bardzo, bardzo klimatyczne. Fajne miasteczko. Dobra. Oczywiście inne dzielnice są z troszkę w innym klimacie, ale wszystko się znajdzie. Ogrodnik daje zlecenie na echinopsy. Na razie nie mamy, chyba że mam kłącze echinopsów. Mam zarodniki, ale nie mam kłącze echinopsów, a to zadanie chyba dotyczy kłącza echinopsa, prawda? No właśnie, trzy kłącza. No to nie zrobimy na razie tego zadania. Tutaj palą trupy, znaczy ciała, żeby powstrzymać zarazę. Dobra, pogadajmy z Vincentem, może coś nam powie odnośnie tego cmentarza i będzie można tam wejść. O co chodzi, Wiedźminie? A zajmujecie się też potworami. Zajmujecie się też potworami? Tak. Za jaki? Nic tu nie ma? Momento. Myślałem, że będziesz mógł mi coś powiedzieć. W zasadzie to nic. Co mi to zadanko dało? Podejrzany Vincent Mice. Potrzebujesz więcej dowodów. Zlecenie na gule. Wiedźmin, walka na pięści. Szczury poszukiwany. Vivaldi, podejrzany talar. Pamięć ostrzegra. Gorący towar. A, czyli ja nie mam questu na to. No cóż, to idziemy jeszcze. W takim razie zajdziemy do talara. Zobaczymy, czy u niego możemy się czegoś nowego dowiedzieć. A jeżeli nic tu nie będzie, to idziemy do detektywa. No to ja. Wyjaśnij mi, dlaczego straż toleruje twoją działalność. Wyjaśnij mi, dlaczego straż toleruje twoją działalność. Tajemnica zawodowa. Trzeba się umieć ustawić. Ustawić? Jestem potrzebny zarówno kurewskim strażnikom, jak i chędożonym złodziejom. To prawdziwa sztuka, Wiedźminie. Ze wszystkimi mam układy. Dlatego jestem nietykalny. Ta. No to jak kurwa będzie? Czyli w zasadzie... Robisz co ty? Skąd jestem? Ja ci chędożę cię poza... No właśnie. Wier. Masz. Żyj. Odpal. Wiesz. Ponieważ... Nora. Jak... Dobra, nic nowego tutaj nie ma. No to idziemy do detektywa. Detektywa powinniśmy już pochnąć troszkę to dalej. Możemy też wyjść na bagna w poszukiwaniu Colmena. Ale... się potykają o własne halabardy. Ale jeszcze nie. Myślę, że można by znaleźć też gdzieś tutaj cholerny Zoltan się powinien kręcić. Można jeszcze pogadać z Pocybutem. Zobaczymy, czy coś ustalimy. Społeczeństwo uczyni... Witam, szanownego pana. Witaj. Kim jesteś? Jestem Pocybutem. Jeśli chcecie się pozbyć tego świństwa z butów, zapraszam. Moje honorarium to 2 oreny. No dobra. Niech ci będzie. Będziemy mieć lśniące buty. Pierwszy raz w zimie? Można tak powiedzieć. Opowiedz mi o mieście. Można tak powiedzieć. Opowiedz mi o mieście. Mamy kilka żywotnych problemów. W mieście obowiązuje kwarantanna z powodu zarazy. Po lasach i bagnach biegają wiewiórki i tłuką się z zakonnikami. Potwory mnożą się na potęgę. Mamy też sporo zwykłych i kilku nietypowych bandytów. Ogólnie rzecz biorąc, jak to mawiał pewien bard, wyzima przypomina bordel ogarnięty pożarem. No dobra, interesują mnie nietypowi bandyci. Interesują mnie nietypowi bandyci. Sprawa jest podejrzana. Dużo wie jak na Pocybuta. Ich poczynania
mają charakter zachowań służb specjalnych. Jednakże z pewnością nie są powiązani z wywiadem temerskim. Działają brutalnie i skutecznie. Głównie pod osłoną nocy. Nie wiadomo, jaki mają cel. Wiecie co, chyba od niego nic konkretnego i konstruktywnego się nie dowiemy. Szukam zleceń dla Wiedźmina. Co warto zobaczyć? Ładnie się wystawia jak na podsy buta. Zajmie się moim butami. Dzięki za buty i informacje. Szukam zlecenia. Szukam zleceń dla Wiedźmina. Nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem pracy. Popytaj kupców. Słyszałem, że na cmentarzu też są problemy. W kanałach, jak widzę, już byłeś. No dobra. Dzięki za informację. Za buty i informacje. Okej, nic się w zasadzie od niego ciekawego nie dowiedzieliśmy, ale przynajmniej wyczyściliśmy buty. Dobra, chodzimy do detektywa. I jego nie ma. Dobra, zniszczony regał. Bierzemy, wszystko mu opitolimy oczywiście, zawsze jak wchodzę do nowego domu, wszystko opitolę. Książkę. Przewodnik po Wiedźmie. Na pewno sobie go zobaczymy. Daj wpis, dziennika w kategorii glosariusz. To również możemy zabrać. I na górę tam powinien siedzieć już nasz Raymond. Tak jest. On ma na imię Raymond, a nie Vincent. Zawsze mi się myli. Szafa. Weźmiemy krzesiwa. To się one się zawsze przydają. Jeszcze jedno krzesiwo, bardzo dobrze. Save all. I pogadajmy z nim. Proszę, proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi? Zapraszamy. Bardzo fajna postać, swoją drogą. Wiedźmin, rezun jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kodringera i Fena, to wystarczy? Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Zapłacę. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Interesuje mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. Mamy rachunki do wyrównania. Azar Javed. Mówi ci to coś? Azar Javed. Coś ci to mówi? Obiło mi się o uszy. Dlaczego szukasz Javeda? Nie odpowiada się pytanie na pytanie. Javeda ma umówione spotkanie z moim butem. Normalnie kasuję za to pieniądze, ale tobie powiem gratis. Sprawą salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Kontynuuj. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Okej, wiesz coś więcej o tym więźniu? Wiesz coś więcej o więźniu z Salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnica, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. Okej. Jeszcze jedno. Sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę. Zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy.
No niech będzie. Skoro jestem śledzony. Zabawa skończy się wtedy, kiedy zabraknie śledzących. Bo umrą. Wiedźmina, coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Dzień dobry. Zaczniemy ich walić właśnie z grubsza naszym głównym tutem. Czyli atakiem z wielu osób na raz. Ty tutaj jesteś już martwy, czy co? Tam jest jakiś łucznik, w ogóle żal. Chcesz mnie z łuki ustrzelić? Chyba nie. No i pięknie, że tu jeszcze ktoś żyje. Jeżeli tak, to cię oduczę życia. Okej. Albo się zbugował. Coś mi się ci przeciwnicy dziwnie bugują. No cóż. Pozgarniajmy wszystko dookoła. Bierzemy to. Bierzemy złotko. Jeszcze więcej. Możemy wziąć też ten smalec. Co to jest? Coś tu było. A, i zniknął. No dobra. Czyli jednak nie żyje. Coś się zbugowało po prostu. Ten okrąg. Jeżeli wszystko tutaj mamy, to powinniśmy przesłuchać więźnia. A więzień powinien być w... Na razie zadania prosimy. Tańce wysimy. Świadek. Muszę sprawdzić, gdzie przejmują członka. Wskaż na minimapie. Loszek. Dobrze. Idziemy w takim razie do naszego przyjaciela. Strażnika, który jest lekko uzależniony od pewnego towaru. Może ona będzie w stanie nam wskazać jakieś dodatkowe informacje. I zaczynamy pchać fabułę dalej, bo to jest główny wątek już. No to porozwiązujemy go troszkę. Później oczywiście znowu sobie zrobimy przerwę na questy poboczne i tak będziemy grali. Myślę, że całą grę, bo ja chcę przechodzić Wiedźmina w dosyć kompleksowy sposób, rozwiązując dużo questów pobocznych. Mam kilka pytań. Pytaj. Wiesz coś o tym więźniu z Salamandry? Nawet jeśli, to czemu miałbym ci mówić? Kapitan urwałby mi łeb. Może dasz się jakoś przekonać? Może. Biały proszek nam pomoże. No matko, ja muszę drugi mu dać? Och, cudownie. Który z tych trupów miał fistech chyba? Trzeba było zabrać jeden. Raz mi się przyda. No jak nie, tam jest zabójca, wiecie co? Może zapolujemy na tych zabójców i od nich coś uzyskamy. Właśnie tu jest zabójca. Nie to miało być. Doskonale. Jeden dead. I drugiego załatwiamy normalnie. Już jesteś trupem. Dobrze. Czy wy macie przy sobie może jakiś fistech? Przyda mi się teraz bardzo. Jak na zawołanie. Dobra. Bierzemy. I wracamy do naszego przyjaciela. Tutaj też sobie weźmiemy. Jakiś napój. Czyli wracamy do loszku. Idziemy pogadać ze strażnikiem. Damy mu fistech. I wyciągniemy od niego informację, gdzie aktualnie jest więzień. Oczywiście sobie zrobię save'a najpierw. Mam ci pytań. Wiesz co? Nawet może... Niech ci będzie. Nie. Powiedz mi coś o więźniu. Powiesz mi coś o tym więźniu z Salamandry? Kiedy... Ja prawie nic nie wiem. Na zdrowie. Gdzie on w ogóle jest? Tyle to mogę ci powiedzieć. Przenieśli go do szpitala Lebiody. Dzięki. Pięknie. Bywaj. Dobra, mamy tą informację. Czy
zasuwamy na górę i idziemy do szpitala. Szpital Lebiody jest niedaleko. To będzie proste, to będzie w takim razie prosto się tam dostać, bo to jest tutaj zaraz, w tym starym kościółku. I spróbujemy przesłuchać świadka. I mamy owego potwora, o którym wam mówiłem, tylko najpierw zmienimy miecz. Miecz, mówię, zmienimy. On jest troszkę taki mocniejszy. No chodź, 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 chodź. Pięknie. Leżeć. Wygląda jak wampir. Oj, nowy poziom. Zajebiście. Cóż, ty, czym ty jesteś? Zabierz... Fledery. To są, one się nazywają Fledery właśnie. Doskonale. On się tutaj respi, więc czasem spada. Nie wiem, czy przyciągają go trupy, czy nie. Generalnie większość potworów jest tutaj przyciągana przez zwłoki. Tak jak w książkach Wiedźmina. Tam, gdzie są, tam gdzie jest śmierć i rozkład, są też niestety, ale i potwory. Okej, tu mamy szafeczkę, którą chętnie sobie opylę. Weźmiemy. Ja przypominam sobie już, do czego służyła ta... rzeźba, która była w okolicy wejścia do kanałów. Tam chyba będziemy mogli... Właśnie. Nie jestem pewien, ale na tym ołtarzu chyba mogę złożyć jedzenie. Otrzymano... O właśnie, serafit. O to chodziło. I tam ta rzeźba druga również da nam chyba kamienie. Trakt o religiach północnej, napisany przez Nilfgaardczyka. Sobie weźmiemy resztę też. Możemy książkę od razu sobie przeczytać. Mhm. Kolejne wpisy. Bardzo mi się to przyda. Czyli wyjściowe nie. Idziemy pogadać z tym więźniem, jeżeli nas wpuszczą oczywiście. Nie zbliżać się do więźnia! Zapłacę ci. Nie zbliżać się do więźnia! Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein, on... No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Cii, coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci. Nasłał ich baranina. Wysz? No i tak. Czy co, zmieniam miecz? Miecz! Trzeba było zwiewać, gdy nadarzała się okazja. Wow, trochę ich tu jest jednak. Zajmijmy się tym. Zadają sporo obrażenia im. Nie jeszcze tego? No i chyba wszystko. Dobra, jeden strażnik padł niestety. Spać mi się chce. Spać mi się chce. Co tam więzień? Jeszcze żyje. Dobra, nie zabili go nam. Czyli bierzemy wszystko, co od nich możemy zabrać. Skoro przesłuchaliśmy więźnia, możemy wrócić do naszego detektywa, który powie nam co nieco więcej, tak mam nadzieję. Tej Oreny, może być. Przy okazji moglibyśmy u niego odpocząć i rozdać punkty doświadczenia za nabity poziom. Weźmiemy sobie tutaj jeszcze wszystko, oczywiście. Więcej pieniążków. I jeszcze więcej pieniążków. Pięknie. I tutaj jeszcze więcej pieniążków. Przy okazji odwiedzimy sobie może tą rzeźbę, bo jeżeli dobrze kminie, to po, jeżeli tam wsadzimy żywność, to będziemy mogli odebrać coś od niej. Może te kamienie. Bo te kamienie przydadzą się dużo później, ale musimy ich znaleźć dużo, chyba 12 jest tych kamieni. Więc od razu może zaczniemy. Więc tak... Nope. Tutaj na razie nie mogę nic wsadzić. Muszę zobaczyć, co tutaj dokładnie trzeba włożyć. Wejdźmy do detektywa. Zapiszmy grę. Nie śpisz, co? Słucham cię uważnie, Biały Wilku.
Dobra, udało mi się dotrzeć do więźnia. Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie Baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javed mógł go zastraszyć. Lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wycharczyć jedno słowo. Kalkstein. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Powęszę na mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem miej baczenie na Kalksteina. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksteina. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Możesz też porozmawiać z Baraniną, ale nie przesadź, to gwałtowny gość. Okej, okay, na pewno pogadamy z Baraniną, na pewno pogadamy z Kalksteinem. Słucham. Przede wszystkim powiemy tak, przesłuchałem kapitana straży. Przesłuchałem kapitana straży. Wnioski? Wciąż mam za mało danych, żeby zdecydować. Na tym Wiedźminie polega śledztwo, na zbieraniu danych. Najlepiej pytaj wszystkich związanych z podejrzanym o Vincenta i Salamandrę. Jak zdobędziesz obiecującą poszlakę, zapytaj o nią podejrzanego. Jego reakcja powie ci najwięcej. Gdy uznasz, że masz już wystarczający obraz sytuacji, doprowadź do konfrontacji. A na razie zajmijmy się innymi wątkami. Nie należy rezygnować z żadnego śladu, nawet najbardziej błahego. No dobra. Opowiedz mi o pracy prywatnego detektywa. Opowiedz mi o pracy prywatnego detektywa. To podła robota w mieście brudów i spisków, ale lubię ją. Niestety większość spraw to podglądanie niewiernej szlachty i bogatych mieszczan na zlecenie ich żon. Nie wyobrażasz sobie, do czego zdolni są zwykli ludzie. Nie chcę sobie wyobrażać. Ostatnio śledziłem Mordena, dowódcę Foltestowej Gwardii, tego twardziela. Na pewno słyszałeś. Nie słyszałem. Widziałem go z dwoma młodymi giermkami w stajni. Nie uwierzysz? Wystarczy. Naprawdę wystarczy. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. No dobra, przyśpimy się u niego. Musimy iść do Kalksteina, jeszcze do Vivaldiego by trzeba było wpaść. Ale to co zrobimy, to na pewno sobie rozdamy teraz punkciki. I to będzie tak. To jest wykupione. Podpalać przeciwników raczej nie będziemy, bo ja nie rozwijam za bardzo igni. Jednak zadamy sobie tutaj ból. Oślepiony przeciwnik, to mnie nie interesuje zupełnie. Styl grupowy również na razie mnie nie interesuje. Możemy tutaj zainwestować w ból albo w adepta Arda, co może się przydać. Chyba polecimy w Arda. Więc tak, śpimy do południa. No i tak, odwiedzimy na pewno Kalksteina. Nie mamy jeszcze co prawda możliwości wykonania jego zadania, bo on chciał określone rzeczy. Z Alguli chyba, szpik Algula, coś takiego, to dostaniemy, powinniśmy przynajmniej dostać na cmentarzu. A na cmentarz dostaniemy się dopiero chyba później. Więc tak, polećmy poszukać przede wszystkim Zoltana. Zoltan gdzieś się tutaj powinien kręcić, z tego co ja pamiętam. Bo dziwne, że go nie ma. Drzwi do domu Vivaldiego, albo gdzieś tutaj się kręci. Vivaldi jest. Sprawdźmy. Czego? Witaj, krasnoludzie. Od razu krasnoludzie. Od pierwszego słowa segregacja rasowa. Jak mam się do ciebie zwracać? Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto. Wyzima. Wszystko dla ludzi, nic dla nas. Nie jestem mieszkańcem Wyzimy ani człowiekiem. Kim w takim razie jesteś? Jestem Wiedźminem. Mutantem. A, to przepraszam. Sądziłem, że jednym z tych wyzimskich sukinsynów. Nazywam się Golan Vivaldi. Mój szacowny kuzyn z Nowigradu, Wimy Vivaldi, miał okazję poznać Wiedźmina. Ponoć zajmował się windykacją. Jestem Geralt. Miło cię poznać. Nie zajmuję się długami. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Prowadzę śledztwo, a konkretnie szukam przywódcy pewnej organizacji. Prowadzę śledztwo, a konkretnie szukam przywódcy pewnej organizacji.
I ponieważ jestem krasnoludem, wydaje ci się podejrzany? Podejrzanych jest kilku, nie tylko krasnoludy. O co ci chodzi? Chcę, żebyś wiedział, że mam cię na oku. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał bardziej konkretne zarzuty. Vivaldi, chcę pogadać o Salamandrze. O co ci chodzi? Przelew za magistra wyszedł z twojego banku. Nie wiesz nawet, Wiedźminie, jak mnie uraziłeś tym pomówieniem. Ale... Na ten bank pracowały pokolenia Vivaldich. Nie sugeruj nawet, że te pieniądze służą przestępcom. Wyjdź! Wierzę ci. Wierzę ci. Ponieważ opieramy się tylko na podejrzeniach, że jesteś czysty. Na razie. Cieszę się, że odrzuciłeś te śmieszne uprzedzenia rasowe i spojrzałeś prawdzie w oczy. Jak się dowiesz, powiedz, kto za tym stoi. Jestem ciekawy, co to za szuja. No na pewno nie omieszkamy do niego wrócić jeszcze. Weźmiemy sobie wszystko, co tutaj ma. Będzie parę rzeczy na sprzedaż. I powinniśmy odwiedzić... Kalksztajn albo Szani znaleźć jeszcze by trzeba było. Tylko... Gantemet, gdzie jest Zoltan Chivay? To nie fair. Zarażeni ludzie lądują tak w szpitalu, a nie ludzie w starej wyzimie. To jest Herold, tam jest pies. O. Może sprzedamy jeszcze u niego książkę przy okazji. Nawet kilka. Tak, sprzedajmy ją. Jeszcze to. Świetnie. Chciałbym ogólnie odwiedzić tych handlarzy i pozbyć się zagraconego miejsca, więc sorry, ale jeszcze tutaj troszkę posiedzimy. Na pewno całe mięso. To jeszcze. Weźmiemy, sprzedamy nadmiar krzesiw. Później będzie mi to zabierać miejsce i dlatego wolę to posprzedawać teraz. Od razu lepiej. I tak, jeszcze zobaczmy sobie tego. Zielarka. To jest w zasadzie nic ciekawego nie mogę sprzedać, chyba że sprzedam troszkę jaskółczego ziela, którego mam połowę i powiedzmy, że połowę ci sprzedam, albo trochę więcej niż połowa. Natomiast więcej już jej nie będziemy sprzedawać. Mamy prawie 4000. To powinno wystarczyć na te książki, o które mi chodziło. Powinniśmy odwiedzić jeszcze teraz Kalksztajna. Kalksztajn jest... Przede wszystkim chciałem zobaczyć jeszcze. Podejrzany Vincent Miles. Potrzebuję więcej dowodów. Nie możemy tego śledzić na razie. Podejrzany Kalksztajn. Z nim pogadamy. Kalksztajn powinien być chyba gdzieś... Dom Szani, bramy zachodni, co? Brama na Zamek Królewski, Kalksztajn... A, Vivaldi było obok Kalksztajna. No dobra, to mały fail. Pójdziemy jeszcze do niego. Ech, życie. Co za dzień? Ale gdzie jest pies, to naprawdę... Cholera jasna. Ale gdzie jest ten Zoltan, to naprawdę nie wiem. Może później się pojawi jakoś. Już powinien teoretycznie tu być. Dobra, wchodzimy do Kalksztajna. Opitolimy mu oczywiście chatę. Jak to robi praworządny Wiedźmin. Troszkę pieniążków, tutaj nic nie ma. Kolejne rzeczy. Szafa. Bierzemy wszystko, co się tylko da. Nie oszczędzamy. Schody... tam jest jeszcze koszyk. Schody na dół. Pewnie siedzi znowu w swoich fiolkach i innych koncentratach pomidorowych. Zaraz go stamtąd wykorzymy. Skuferek. Książeczka. Podstawy alchemii. Tę książkę już przeczytałaś. Będzie na sprzedaż. Kalksztajn siedzi w swojej pracowni, tak jak myślałem. Weźmiemy od niego oczywiście wszystko, co tylko ma. Cześć Kalksztajn, właśnie ojebałem ci mieszkanie. A może jednak grube to będzie lepsze. Sejwol i gadamy. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją.
Chętnie posłucham. Przepraszam, zamyśliłem się. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy Starej Wyzimie ukryta w lesie stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do niej. No dobra, przekonałeś mnie tą sumą. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Wagen, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie twojej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Pocieszyłeś mnie. Dobra, ludziska, dostaliśmy wreszcie cynk o tajemniczej wieży, która będzie bardzo istotna do tego aktu. A ja wam podziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejka!